wyszedłeś. Tak? Wiesz, że on się patrzy na ciebie z każdego punktu. On się tak patrzy na mnie z każdego momentu? Z każdego miejsca? No wiesz, to jest taki pierwszy obraz, który patrzy na siebie, patrzy się na ciebie. A jak i to się głowa rusza. Jak to zrobiłeś? Tego się nie da zrobić. Tak wyszło. U ciebie wszystko wychodzi, czy ty to planujesz jakoś? Nie, to są takie mylek. Się cuda zdarzają. A to jesteś ty? Tak, tylko to nie jestem ja, to jestem ja. Czyli ty pozujesz dla siebie samego, w lustrze się odbijasz i patrzysz na... Ja nie widzę siebie w lustrze. A jak się widzisz? Ja robię zdjęcia, a później zdjęcie, wiesz, jest tylko inspiracja. Rozumiem. Ja nie maluję swojej twarzy zdjęcia. Rzeczywiście patrzy się tak, jak będziesz chodził naokoło niego, to się na ciebie patrzy bez problemu. Patrzysz prosie w oczy? Tak. Idź tam. Patrzę, gdzie schować nawet. Patrzę, to jest, wiesz, ja zrobiłem serię takiej. Rozumiem. I jak, wiesz, powiesisz je dookoła, to praktycznie się czujesz bardzo niewygodnie, wiesz, bo one się patrzą. Mówiłeś, że będziesz miał wystawę tutaj na jesieni. To jest, właśnie ta seria, o którą pracuję. To jest seria, czyli ile będzie obrazków? No ja już mam z kilkanaście chyba, wiesz, jak widzisz, są nawet nie podpisane. Taki format mały, czy jeszcze większy będzie? Mniejszy, ale teraz jest, następny jest, to jest taki większy w tym formacie, ale chcę zrobić w dużym formacie. I to będzie... Jeżeli wyjdzie to samo, to znaczy, że to jest, wiesz, żywy obraz. Jasne. Miałeś Open Studio, chciałem do ciebie przyjechać. Będziesz miał jeszcze w tym roku raz takie coś? Nie wiem, to co roku robią. Raz w tym roku. Teraz to było 10 weekend. No i teraz muszę zacząć go. Znaczy ten projekt jeszcze poprowadzę do końca roku. I będziesz miał wystawę na jesieni tutaj. Jak daj myślę, tak. Indywidualną? Czyli no wszystkie ściany musisz zająć. Muszę zająć wszystkie ściany, tak. To musisz mieć dużo tych obrazów. Ja już mam dużo, tylko wiesz, ja nie wszystkim jestem tak do końca zadowolony, wiesz. Potrzebuję czasu, wiesz. One nigdy nie są skończone. Ale ważne jest tylko, wiesz, oczy, nie? Że one patrzą. Leonardo da Vinci chyba mówi, nie skończył żadnego obrazu. Zawsze tak mówił o tym. Zawsze coś był zadowolony. Macie coś wspólnego. Czy ty nie robisz happeningu na przykład u siebie w studiu, żeby mógł przyjechać, a ty żebyś coś malował i ja wtedy cię sfilmuję? Nie wiem. Jest taka możliwość? Wiesz co, ja nie mam czasu nawet myśleć o tych rzeczach, bo ja pracuję. A co robisz? Wiesz, maluję i wiesz, jestem tym zajęty. Nie masz czasu na swoją nieśmiertelność? Nie. Wiesz, że moje filmy cię uwiecznią. To jest ten problem, ale wiesz, ja zawsze ciężko pracowałem, robiłem wystawy jedną, dwie w roku, a później zamykałem projekt i później robiłem następny. A ten pomysł wyszedł, bo ja nie robiłem printy, wiesz. Na tamtej wystawie w 2008 roku było 107 etków. Zostały ci jeszcze jakieś? Na tych gazetach. Ja to robię troszkę za dużo. Masz jeszcze trochę tych gadków zostało? Tak, tak, to wszystko jest jeszcze, mam nadzieję, się nie zniszczy. Czyli jak ale tutaj ja będzie dużo miejsc. Ja robiłem dużo printów ostatnio, które się łatwiej sprzedaje i tak dalej. W dużych ilościach, ale postanowiłem, wiesz, po tej całej pandemii, ja mam bardzo ładną serię printów z COVID, wiesz. Ale ten pomysł przyszedł w jakimś momencie, wiesz, wiesz, bo przyniosłem komputer do pracowni, to wszystko na pieszo, jedzenie. Zrobiłem zdjęcie siebie. I to jest właśnie, pamiętasz wujka Edka, te nogi? O właśnie. Wujek Edek wisi z tyłu na ścianie. Cały czas on stoi oparty o ścianę, tak? Czy wisi? Na ścianie. Aha. I te nogi wyszły tam, się pokazały. Rozumiem. Czyli ja wtedy zacząłem robić ten pomysł, a później tylko portrety, ale widzisz, to ja te nogi wystawiłem w poczu, tak? Zrobiłem, one nie są z boku, z tyłu, znaczy jako tło, tylko one, wiesz, są, się jakby weszły w przestrzeń tej twarzy, nie? Zobaczmy. Tak jakby trzymał te nogi na twojej głowie. Cały czas
trick, nie? Nagle, one nie są tłe, nie? Zauważyłeś. Tak, no tak jakby właśnie opierał się o twoją głowę. Jest częścią tego wszystkiego. No, super. Cała historia. Jak zostanie ci trochę miejsca tutaj, to możesz trochę wujków wetków przynieść jeszcze, jak masz ich. Mam dużo, a tego ja nie wiem, wiesz co? Ja mam tego za dużo, bo ja teraz, wiesz co, nie mam ani website, niczego, bo ja nigdy nie miałem na to czasu. A teraz próbuję, wiesz, to jeszcze wszystkie mam, wiesz, Hardwife, stare jeszcze od 2004. I nagle się, jak ja przez to przechodzę, to okazuje się, że ja namalowałem tysiące rzeczy. Ja nawet nie wiedziałem, że to wszystko gdzieś leży albo poniszczone, albo rozdawałem, albo poniszczyłem. I to jest taka masa, że jest bardzo... Zajmie mi miesiąc, żeby w ogóle znaleźć... No, żeby w ogóle... Wiesz... Żeby tą masę jakokolwiek... Wiesz, znaleźć, wiesz, wybrać rzeczy. Jest to bardzo ciężko. Bo ja nie malowałem obrazów pojedynczo, jeden, drugi, tylko ja malowałem ściany, wiesz. Setkami malowałem, wiesz. To, ale to jest, wiesz, to jest... myślę, że to jest nie błąd, tylko że po prostu tak to było. Tak się da. Ja nie robiłem... Ja po prostu, wiesz... Jak to było? Za dużo pracowałem. Za dużo malowałem. Dzięki, Ryszard, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Thank you.